W dzisiejszym filmie co nieco o periodyzacji sprzężonej, czyli w takiej pełnej podstawie, celem jest, żeby się troszeczkę w nią pomacać. Klasyczna periodyzacja liniowa zakłada, że gdzieś tam sobie od początku do końca przygotowań przechodzimy przez różne okresy, można to skrócić najprościej do tego podejścia, że zaczynamy od dużej ilości powtórzeń mniejszego ciężaru, lądujemy na mniejszej ilości powtórzeń i dużym ciężarze. W tym filmie przy pomocy mojego podopiecznego Jakuba Dylewskiego, członka niesławnej Wataszki, przejdziemy sobie przez podstawowe metody progresji sprzężonej, tak jak są one opisywane przez osobę, która zaadoptowała ten system do trójboju, czyli Louiego Simonsa i jego uczniów, m.in. Jima Wendlera i Dave'a Tate'a. W ich materiałach znajdziecie najwięcej informacji. Po pierwsze, metoda maksymalnego wysiłku. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o maksymalny wysiłek, czyli dźwiganie maksymalnych ciężarów na rzadko kiedy 5, najczęściej 3 do 1 powtórzenia. W przypadku klasycznych rozpisek left-side'owych będzie to jakaś wariacja głównego boju typu floor press, typu przysiad na skrzynię, typu dociąganie z gumami, jeżeli chodzi o ciągi. My tutaj w filmie prezentujemy po prostu najprostsze, co można zrobić, czyli wyciskanie leżąc na maksymalną jedynkę. Zrobiliśmy to sobie po to, żeby mieć jakiś tam w miarę sprawdzian, jak tam się forma zachowała przez święta po zawodach. Zrobiliśmy dokładnie to samo, co było na zawodach, co dobrze wróży, że okres roztrenowania nam się powiódł i mamy z czym startować do kolejnych startów. Kolejna metoda, metoda dynamicznego wysiłku. Metoda dynamicznego wysiłku polega przede wszystkim na rozwoju eksplozywności zawodnika, ale także na nauce, uczeniu zawodnika tego, żeby był w stanie zrekrutować jak najwięcej jednostek motorycznych w jak najkrótszym czasie i nauczyć mięśnie generowania maksymalnej siły w maksymalnie krótkim czasie. Słowo klucz, rate of force development. Pod takim hasłem znajdziecie w anglojęzycznej literaturze informacje na ten temat. Tutaj Kuba wykonywał pierwszy raz to ćwiczenie, więc prędkość absolutnie nie powala. Parametry ładowania między 50 a 70, 75% ciężaru maksymalnego. Można do tego dodać tak zwane accommodating resistance, czyli nakładające się w polszczeniu obciążenie za pomocą gum lub łańcuchów. Nie jest to konieczne, jednakże moim zdaniem ułatwia to naukę tej metody. Kolejna metoda, metoda powtórzeniowa, czyli to, co znamy z ćwiczeń pomocniczych. Metod sposobów na obciążanie zawodnika w metodzie powtórzeniowej jest mnóstwo. Najbardziej podstawowa to jest oczywiście, nie wiem, wykonaj 5 serii po 5 powtórzeń jako akcesorium. Tutaj na filmie będziecie widzieli floor press z łańcuchami, tak dla pizzu, żeby ładnie wyglądało na filmie. Znaczy dla pizzu, oczywiście łańcuchy nie są głupią metodą w przypadku metody powtórzeniowej. Mają swoje zastosowania, ale to temat na kolejny odcinek lub temat do omówienia na szkoleniu, które już się zbliża wielkimi krokami w przyszły weekend w Trójmieście. Czyli mamy klasyczną metodę, parę powtórzeń na jakimś tam ciężarze na ćwiczeniu pomocniczym u Kuby. Leży start w klaty, floor press świetnie się do tego sprawdzi. Same łańcuchy nauczą go, żeby im sztanga wyżej, tym mocniej pchać, czyli dbać cały czas o prędkość ruchu. I na koniec filmu również pokazujemy metodę czasową. Nie wiem, jak to nazwać po polsku absolutnie, jeżeli chodzi o zapiski Simonsa czy Tate'a, nazywać to timed method. I polega to na tym, że zawodnik przez 3 minuty wykonuje określone ćwiczenie i nie może go przerwać. W momencie, w którym brakuje mu pary, tutaj mamy wyciskanie hantlami na ławeczce, tam jest około nawet mniej niż 80%, zaleca się 80% maksa na 10 powtórzeń. Kuba bez problemu macha na 10 powtórzeń 30, no nawet więcej. Daliśmy mu 20 z racji tego, że nie jest przyzwyczajony do takiego wysiłku. I przez 3 minuty robi wyciskanie w momencie, w którym już nie może wykonać kolejnego ruchu. Ma maksymalnie 15 sekund, które ja odliczam, aby utrzymać te hantle albo u góry, albo na dole. Zależnie od wariacji ćwiczenia i kontynuuję serię, dopóki mój stoper nie pokaże 3 minut.
metody obciążania, inaczej wykonuje się to na koniec treningu, przynajmniej tak zaleca Simons czy Tate. Maksymalnie przez tydzień, dwa, z racji tego, że metoda jest bardzo obciążająca, jest dedykowana właśnie zawodnikom, którzy mają problem ze startem z dołu. Wykonywana 3 do 4 razy w tygodniu. Można ją obciążać chociażby na takiej zasadzie, że będziemy dokładali tego czasu, albo zwiększali ciężar w tym samym czasie, albo możemy równie dobrze nic nie zmieniać, bo i tak jest to terapia szokowa dla mięśni. Na sam koniec jeszcze, albo i na początek, bo nie wiem jeszcze gdzie to wrzucę w filmie, rozgrzewka, dwa zajebiste ćwiczenia do wyciskania aktywacyjne. Pierwsze z nich, ściąganie gumy z zapleców w leżeniu, w pełnym mostku, plus symulowanie ruchu wyciskania. Podstawową wersję tego ćwiczenia jakieś pół roku temu wrzucił pan Marcin Laśkiewicz na swój profil. Pozwoliłem sobie ukraść tę technikę. Oczywiście zostawiając kredyty, dołożyliśmy do tego sam ruch wyciskania, gdyż świetnie pomaga zintegrować użycie najszerszego w samym wzorcu ruchowym wyciskania. Kolejna rzecz, żadnych nowości, żadnych odkryć. Najprostsze możliwe ćwiczenie z gumą, jeżeli chodzi o ułożenie się na ławie, czyli band pull apart. Tutaj prezentujemy w trochę innej osłonie, czyli unilateralnie, jak to się mądrze mówi, a po prostu robimy to jedną ręką, druga stabilizuje, pomaga to zintegrować faktycznie pracę łopatki i wyczucie przez zawodnika tego, w jaki sposób powinien te łopaty trzymać na ławce. Spróbujcie, na pewno dołożycie co nieco na sztangę dzięki takim kilku prostym aktywacjom. Bonusik, darmowy plan westside'owy pod wyciskanie leżąc z mojego autorstwa jest do pobrania, link znajdziecie pod filmem. Obczajcie, może wam się spodoba, korzystajcie, komentujcie, krytykujcie, ale zanim zaczniecie krytykować, poczytajcie o metodzie.